Eliza Michalik, która od lat przegląda się Kościołowi, nie zawsze przychylnie. No, kogo ucieszy ta decyzja, to jest oczywiste, a czy kogoś zmartwi? No ja muszę powiedzieć, że mnie jako dobrą protestantkę ta decyzja ucieszyła, ale pozwólcie Państwu, że ponieważ jestem w mniejszości, to postaram się ocenić tak zdroworozsądkowo. Tak, i będzie w tym pewien sarkazm. Otóż zawsze mnie zdumiewa, jak rzeczy najzupełniej normalne i logiczne, które powinny być oczywiste, jak na przykład to, że jeśli coś jest święte, bo jest to sakrament, to nie można tego unieważnić. Jeśli to unieważniamy pod jakimkolwiek pozorem, to znaczy, że może należy się zastanowić nad formułą, bo to brzmi nielogicznie. Poza tym jest najzupełniej chyba normalne, żeby jeśli ktoś coś zatai, jeśli ktoś kłamie, jeśli ktoś jest nieuczciwy w momencie zawierania umowy, żeby to można było prosto, sensownie i logicznie rozwiązać. Więc cieszę się oczywiście, tylko zawsze mnie zdumiewa, jak rzeczy proste, normalne i oczywiste, kiedy zrobi je, i tu jest właśnie ten sarkazm, hierarchia Kościoła katolickiego, również papież Franciszek, którego szanuję, za wiele rzeczy, które robi i mówi, to jest medal, jest złoty medal i są wielkie brawa. No ja akurat zajmuję się publicystyką, polityką na co dzień. Dla mnie to jest tak, jakbym piała peany w swoim programie, że minister przyszedł trzeźwy do pracy, dajmy mu medal. Tak, przyszedł trzeźwy, super, cieszymy się, ale to jest normalne, że ludzie przychodzą trzeźwi do pracy. No i tutaj podobnie. To jest jedna, ale rozwody się zdarzają, prawda? Tak, dlatego no, ja akurat jestem ewangeliczką reformowaną. U nas są rozwody. Podchodzi do tego się, wydaje mi się, rozsądnie. Jeżeli ludzie się nie dogadują, nie dotrzymują umowy, tak się zdarza, to można się pokojowo rozstać, ale oczywiście to jest inna religia, inne wyznanie. No fajnie, logicznie. To jest jedna z opinii. Pan Michał, pan z Kościołem jest związany bardzo mocno. Czy z tej decyzji ktoś może być niezadowolony? Ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że tutaj jest wielkie niezrozumienie tematu, ponieważ tutaj my mówimy dzisiaj o stwierdzeniu unieważnienia małżeństwa przez Kościół. To nie ma nic wspólnego z rozwiązaniem czegoś w trakcie, tylko stwierdzenie, że w dniu zawarcia po prostu to jest nieważne. To, co zrobił papież Franciszek, jest o tyle fantastyczne, że rozwiązuje problem wielu osób, które chcą żyć w Kościele, chcą żyć życiem sakramentalnym, zostały na przykład oszukane przez kogoś i w momencie zawarcia małżeństwa no, to już można uznać. Tych powodów jest wyszczególnionych. I teraz one chciałyby przyjmować komunię świętą, chciałyby być, nie być jakby wykluczone z Kościoła, przeżywają pewnego rodzaju swój dramat osobisty. I tutaj chodzi o to, tu się nic nie zmienia, jedynie po prostu papież Franciszek mówi o tym, żeby przyspieszyć pewne procedury. Zmienia się, bo będzie szybciej, 45 dni, to jest jakościowa zmiana. No to się cieszmy, no ja mówię je brawo i uważam, że to jest dobra zmiana. Ja cały czas kibicuję papieżowi Franciszkowi. Uważam, że on jest blisko ludzi i jego decyzje są zachęcające do tego, żeby do tego kościoła przychodzić. Słuchajcie, ja znam, mam znajomych, którzy 20 lat czekali na unieważnienie małżeństwa panu, prawda, kościelnego, 20 lat i po 20 latach wielka radość, bo mogli się wreszcie pobrać, a żyli na tak zwaną kocią łapę. Czy to panie nie mecenasie, jest okrucieństwo? Dlaczego to trwa tak długo? Trwało tak dziękuję długo. Za głos. Bardzo dziękuję. Zgadzam się z przedmówcą, że nie chodzi o unieważnienie. To brzmi jak pewna reklama. Unieważnienie w 45 dni. W Kościele katolickim nie ma procedur czy postępowań, które są łatwe, przyjemne, proste i logiczne, tak jak w prawie świeckim. Jeżeli wchodzimy do Kościoła, czujemy teologię, czujemy pewną wyższość intelektualną. Nie traktujmy tego procesu jak supermarketu, prawda? Gdzie wchodzimy, kiedy wszystko jest logiczne i proste. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego wymaga dogłębnego przeanalizowania sytuacji. Dlatego tak długo trwa i ta procedura... 20 lat? No nie 20 no. lat, prawda? Zdecydowanie no i z tą krócej. Wyższością intelektualną w Kościele też pan przesadził. Jeśli chodzi o proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, ten proces tak długo trwa, ponieważ jest on zawiły w pewnym sensie. Ale nie prościej byłoby sprawdzić Kościół to na początku, dla zanim dobra ludzie wszystkich się wiernych prowadzi to postępowanie w sposób
analityczne. Ale nie czyli prościej analizuje byłoby to sprawdzić, wszelkie zanim procedury ludzie się pobiorą, czy oni są pewne w pełni zdrowia psychicznego. Ale uważnienia wystarczy 45 dni? Nie sądzę. Także to jest tylko pewna nadinterpretacja, bo procedury, o których pan redaktor wspomina, są również i dzisiaj stosowane. To znaczy, jeżeli jest problem prawny dosyć istotny, nie budzi żadnej wątpliwości, nie trzeba go prawnie rozbudowywać, jak chociażby choroba psychiczna, no to też nie ma potrzeby, żeby tworzyć jakieś siłowe dywagacje na ten temat. Także nie zgodzę się z tym, że to jest jakaś nowość, że to jest zachęta dla tych, którzy chcieliby stwierdzić nieważność małżeństwa kościelnego. Ja przestrzegam, proces jest długotrwały i lepiej przemyśleć swoją decyzję, dogłębnie przemyśleć, jeżeli chce się rozpocząć taką procedurę stwierdzenia. No dobrze, jeżeli jedna strona nie chce i druga strona nie chce, no to chyba jest sprawa prosta, prawda? To znaczy, jeżeli... Ciągnąć dalej małżeństwa. No to już jest problem tych małżeństw, prawda? Ja nie wnikam tak głęboko w problemy małżeńskie. Natomiast od początku papież Franciszek zaskakuje. Ja przypomnę chociażby tę ostatnią decyzję o rozgrzeszeniu za grzech aborcji. Czy dzięki takim decyzjom, i państwo pewnie też zadają sobie pytanie, papież zatrzyma falę odejść z Kościoła, a może nawet uda mu się pozyskać nowy rząd dusz? Znaczy ja obserwuję papieża Franciszka chociażby w każde święta, które staram się spędzać właśnie w Rzymie i widzę, że to w jaki sposób on przemawia, on mówi ludzkim językiem, takim, który bardziej trafia, nie krytykując tym samym poprzedników, ponieważ... I ludzie słuchają go inaczej niż poprzednich papieży? Myślę, że tak. Obserwuję to. Widać, że ludzie zebrani na placu mają otwarte usta i są zasłuchani wręcz w to, co mówi papież. To jest dla nich bardzo zrozumiałe. Jego poprzednik, papież Benedykt XVI, wydawał przepiękne encykliki, mówił pięknym językiem teologicznym, który później można interpretować. Tutaj nie trzeba nic tak interpretować, bo on mówi, można powiedzieć, wprost. I to się ludziom podoba. To nie jest tylko moje zdanie, bo ja też rozmawiam z różnymi innymi osobami, nawet takimi, które są z dala od Kościoła i mówią... Fajny ten wasz papież, nie? Ciekawy jestem, czy pani Eliza wśród swoich znajomych podobne zdanie usłyszała. Natomiast chciałbym zwrócić jedną uwagę, że niektórzy mówią, że nauczanie papieża Franciszka jest zupełnie inne niż Benedykta. To jest nieprawda. On po prostu mówi innym językiem. Ludzkim głosem, ja bym to tak nazwała, ale mówi to samo głosem. Nie wiem, czy nauczanie papieża Franciszka jest inne niż nauczanie Benedykta. Ja bym powiedziała, że nauczanie papieża Franciszka jest inne niż nauczanie Tomasza Terlikowskiego, albo Frondy, albo wielu takich środowisk w Polsce, które, co obserwuję, przyznam, z rosnącym rozbawieniem, mają olbrzymi problem z kolejnym tłumaczeniem słów papieża Franciszka, na przykład w tej kwestii aborcji. Papież się wypowiedział i później obserwowałam, jak całe środowiska takie ultra konserwatywne próbują sobie to jakoś przetłumaczyć, bo im się to nie mieściło w głowie. A teraz, kiedy papież się wypowiedział w sprawie uchodźców, znowu inaczej niż mówi polska konserwatywna prawica, tak, trzeba pomagać uchodźcom, to jeden z polityków myślał długo, ale w końcu stwierdził, wiecie co państwo, ale papież to jest w sumie głowa Watykanu i on jest od sprawy wiary, więc w sumie nie musimy go słuchać. Może potrzebują więcej czasu niż kilka dni, może potrzebują 45 dni. Bardzo dziękuję za rozmowę.